10 najgorszych inwestycji w historii. Każdy z nas marzy, żeby żyć jak ludzie bogaci, mieć sportowe samochody, domy z basenem, czy wyjeżdżać na zagraniczne wakacje. Większość zamożnych ludzi dorobiła się dzięki trafnym inwestycjom, własne firmy, nieruchomości, czy inwestycje finansowe. Inwestycją, która jest bardzo bezpieczna i w którą sam inwestuję, więc mogę polecić, to lokata bankowa. W opisie podaję link do najlepszej obecnie lokaty na 4% w Idea Banku, przy której nie trzeba nawet zakładać konta. Polecam skorzystać. 10. Intempo. W Hiszpanii znajduje się najwyższy apartamentowiec w Europie. Całość liczy 200 metrów. Choć bogaczy nie brakuje i na pewno chętni by się znaleźli, aby tam zamieszkać, to już pod koniec budowy okazało się, że jest sporo błędów konstrukcyjnych, które jakimś cudem pominięto. Na przykład winda dojeżdża tylko do 20 piętra, a wszystkich pięter jest aż 47 i ceny mieszkań poszły bardzo w dół. To oznacza, że budynek pewnie się nie zwróci. 9. Stadion Olimpijski w Atenach. Igrzyska Olimpijskie to wydarzenie, o które bije się wiele krajów, zaś w 2004 roku powróciły do swojej kolebki, czyli do Grecji, a właściwie do Aten. Wybudowano tam piękny stadion, który idealnie spełnił swoją funkcję, a dziś przynosi straty, bo jest właściwie nieużywany. Aktualnie straty szacuje się na 15 miliardów dolarów. 8. Magnetyczny pociąg w Szanghaju. Pociąg łączący lotnisko ze stacją. Jest to pierwszy komercyjny pociąg magnetyczny na świecie i kosztował 2 miliardy euro. Wszystko wygląda pięknie, tym bardziej, że pokonamy nim 30 km w 7 minut, ale jeździ rzadko, ma tylko dwie stacje, a bilety są bardzo drogie, przez co mało osób decyduje się na skorzystanie z jego usług. 7. Christ's Hospital, a raczej stacja kolejowa przy tej prywatnej szkole. Myślano, że zbudowanie stacji przy szkole będzie strzałem w dziesiątkę. Wydano na to grubo ponad 2,5 miliona funtów. Pojawiło się jednak małe niedomówienie, gdyż inwestorzy nie uwzględnili, że szkoła jest z internatem i tak ruch na stacji był stosunkowo mały. Jak się domyślacie, nie zwróciło się. 6. Port lotniczy Montreal Mirabel. Największe lotnisko na świecie miało być. Wywłaszczono na nie prawie 40 tysięcy hektarów ziemi, czyli więcej niż cały ówczesny Montreal. I co? Wyszło niepraktycznie, przez co lotnisko straciło wielu inwestorów i klientów zarazem. 5. Most rosyjski. Jest to największy na świecie most podwieszany i ma przepustowość 50 tysięcy samochodów dziennie. Kosztował miliard dolarów. No i gdzie jest problem? Otóż most prowadzi na wyspę rosyjską, a tę zamieszkuje 5 tysięcy osób i większość nawet nie ma dostępu do telefonu. A co dopiero mówić o samochodach? 4. Sagrada Familia. Najbardziej znany zabytek Hiszpanii. Budowę rozpoczęto w 1882 roku i do dziś jej nie ukończono. Budowa nie ma żadnych inwestorów, gdyż nikt nie chce się tego podjąć, zaś budowę finansuje się z biletu wstępu. Ryugyong Hotel. Jeden z największych hoteli na świecie znajduje się w Korei Północnej. No i wszystko jasne, prawda? Piramida stoi pusta i nikt nie ma najmniejszej ochoty tam mieszkać. No chyba, że to tam znajduje się broń atomowa, wtedy to nie jest zła inwestycja, no bardziej groźna. Ale patrząc na informacje oficjalne, to od lat budynek stoi pusty. 2. Latający tartak. Samolot miał rozwiązać problem ataków Niemców na amerykańskie konwoje na Atlantyku. Miała być to śmiercionośna broń, dzięki której Amerykanie wygraliby wojnę. I udało się samolot zbudować. 2 lata po zakończeniu wojny. Samolot oderwał się tylko raz od ziemi, a później był niepotrzebny. 1. New South China Mall. Największe centrum handlowe na świecie. Otwarcie nastąpiło w 2005 roku, a 99% lokali zostało niewynajętych, gdyż budynek odwiedza bardzo mała liczba osób. Czemu? Nie można tam dojechać komunikacją miejską, a jedyny sposób na dotarcie tam to samochód. Przypominam o lokacie na 4% w Idea Banku, która jest najlepszą ofertą na rynku, do której link znajdziecie w opisie. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na moje pozostałe kanały. Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne. Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej. Oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.